Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Paczuszka od widza, a dokładnie od Łukasza. Osoba, która się grubo udziela na grupach detailingowych, jeżeli chodzi o Facebooka. Ogólnie czynnie działa, jeżeli chodzi o detailing. Nie wiem, co mi zapakował. Mówi, sorry dziadzia, będzie to oklejone taśmą Detailing Mafia. Mówi, innej nie miałem. Dla mnie to bez różnicy. Detailing Mafia, jeżeli chodzi o Facebooka, mnie usunęli. Za często wrzucałem filmy. Stwierdzili, że jestem pewnie kasztanem detailingowym. I okej, dobrze. Płakał z tego powodu nie będę. Stryk. Nie wiem, która strona. Powiedzmy, że ta. Tu. Może tu? No ładnie zapakował. Ładnie, ładnie. Taśmy nie żałował. Tu coś czuję. Okej. Jestem? Jestem. A, w ten sposób. Dobrze, to jedziemy tu. Nożyk ostry, więc jak wyjdzie w mięso, to już do kości. No i co my tu mamy? Dobra, rzucam. Hypera. Kudin, okej. Będziemy badać. O, wszystko Hypera chyba. Tire clean, okej. Będziemy badać. Mamy opony. Insider jakiś, kurczę. Zobaczymy. Wszystko Hypera. Iron. Kolor. Kurde, tutaj to już muszę niuchnąć. Tu już muszę niuchnąć, bo kolor. Kolor coś mi przypomina. Ale co mi przypomina? Spójrz się, dziadia. Kolor. Zresztą poznałem, miałem przyjemność poznać właściciela Hypera. I nie spodobało mu się, że gdzieś tam na grupie detailingowej napisałem. Od razu się zrobiła burza, że Hypera, czyli Carlab. O, przełamany czymś. Przełamany czym? Jakimś płynem do szyb. W ogóle nie śmierdzi. Znaczy, czuć, że jest to Dayron. O, przyjemnie. No zobaczymy. Zobaczymy. Kurczę, tu jest wszystko Hypera. Aha, o panie. Kurczę. Washpro, dobra. Washpro, co my tu mamy? Washlight, kurczę. Dobra, będziemy badać. Wszystko będziemy badać. Super clean, kurczę. Dobrze. To mnie nie interesuje, to mnie... O! I jeszcze olej kujawski pewnie. Ale zapakował, nieźle. Nieźle. A, dla zmyłki. Łukasz, puste. Co jest? Miał być spirytus. Czysty. Wyparował? Gdzie jest korek? Kurde. No trudno, no. Będę to robił wszystko na sucho, bez bani. Dziękuję, Łukasz. Serdecznie. Co mogę powiedzieć? No, część już powiedzmy, że tam coś badałem, no. Ale filmy kiedy się pojawią. Właściciel mówiłem, że na wiosnę i chyba nie zdążę. Ale tak czy tak będę badał. Myślę, że bliżej zimy. Ciekawy jestem tego. Niby chwalony, że jest kozak do odtykania. Zobaczymy. To jest tak? O tym myślę? Tak. Kwaśny szamponik. Dobra. Zrobimy tak. Na wstępie, zanim się jakikolwiek produkt pojawi, będziemy niuchać. Bo będziemy niuchać. Dlaczego będziemy niuchać? Bo lubimy niuchanie. Lubimy zapachy chemii. Bynajmniej ja lubię. Jak coś pachnie, od razu się inaczej pracuje. Nijak, tak. Tak naprawdę taki bezzapachowy. W ogóle nie czuć, że to jest coś kwaśnego. Może być nieźle. Lecimy dalej. Ładnie. Tak kurczę praniem takim. No, może być nieźle. Interior cleaner. Co on mi przypomina? Przyjemny jakiś zapach, kurczę, coś z praniem takiego, kurczę, związanego. Naprawdę. W środku może być fajnie. A, wiem co. Co mi tak praniem, kwiatami tak pachniało? Carlab. Interior detailer. Tak troszeczkę zalatuje nim. Tamten bardziej intensywnie pachnie. Kwiatami.
Oczywiście każdy ma inny nos i każdy to może inaczej odbierać. Super clean. Co my tu mamy z opisu? APC. O, ten to pachnie znowu. Trochę zajeżdża jakby IPą. Idzie. Cześć, kluseczko. Co tam niesiesz? Dziewczynki. Co wy tam niesiecie, moje dziewczynki? Co wy tam niesiecie? Zabawkę, tak? Powiedz, nie dałeś piłeczki, to targam sznura. Tak. Gwiazda. Fantastyczne są te baby, nie? Ładne, ładne. IPą, kurczę, zalatuje. Nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć. To wiemy. O, tire cleaner. I tu jestem bardzo tego ciekawy. O, polało się troszeczkę. Tak, czuć taki zasadowy. Taki bliżej mu do APC, jeżeli chodzi zapachowo. No jak będzie miał taki zapach, a domywał fantastycznie, to będzie super. O, to jest niby ten interior detailer, którzy wszyscy chwalą, który jest taki zajebisty niby. Nie wiem, nie znam się. Patrz jak zapakował. Patrz jak zapakował. Wszystko Łukasz zrobił, żebym nie miał lekko. Wszystko zrobił, no. No patrz. Dobra, jesteśmy. Beznadziejna jest ta taśma. Tragedia. Najgorsza, jaką odklejałem. Tak naprawdę to słabo trzyma. Zapach. Puh, nijaki. Ale świeży. Mętny produkt. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Quick Detailer do wnętrz, czyli preparat do szybkiego odświeżenia plastików skór. Zabezpieczenia... Zabezpiecza, czyli takie dwa w jednym. Znaczy nawet trzy, może nawet cztery. Plastik, skóra, kurcza, winyl. Wszystko pewnie. I do tego jeszcze zabezpiecza. Ja kiedyś... Raczej pokażę film, jak wygląda sprawa z takimi zawodnikami, które służą do szybkiego odświeżenia i zabezpieczenia. Specjalnie już gdzieś to w jakimś filmie mówiłem. Pół roku auta nie czyściłem, tylko uzupełniałem czyszcząco zabezpieczającym środkiem. Później wjechałem za PC i z... scrap padem, to się myślałem, że się pożygam. Naprawdę, czornie. No tak to niestety wygląda. Ubijamy ten brud. Jak nie wyczyścisz APC, nie zbierzesz mikrofibrą i nie przelecisz później jeszcze wodą, no to już... Co my tu mamy? O, przyjemny zapach. Taki cukierkowy. Landrynkowy. Bardzo fajny zapach. Co mi się podoba na dzień dobry? Zapachowo jest fajnie. Przyjemnie. Żaden produkt nie zdenerwował mnie, jeżeli chodzi o zapach. Co dobrze o tym świadczy. Jeszcze jak tylko jak będą działać tak fantastycznie, jak pachną, będzie luksus. No dobra, dzięki Łukasz jeszcze raz za paczkę. Wyczekuj filmu. Kiedy się to pojawi, nie wiem. Będę się starał bawić. Nawet nie wnoszę to do komnaty tajemnic. Zostawię tutaj. Zacznę z tym na ostro jechać. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!